Cześć, siemanko, z tej strony Naszek, witam z kolejnym odcinku z gry Myth Survivor. Dojechaliśmy do oczywiście tego community, gdzie te ludzie sobie tutaj mieszkają. No, przyspaliśmy się tutaj, jest godzina teraz 6:12. No i taki plan jest, że ogarniemy sobie na trade'a na jakiś handel z nimi, jakieś tam rzeczy. I poniekąd zaczyna nam brakować kontentu w tej grze. Zaczynamy zmierzać do kierunku, gdzie faktycznie już ostatnie odcinki będą. Bo zostało, community skończyliśmy. Dzisiaj polecimy sobie na ten tunel tutaj, co jest, bo ten tunel jakby nie przeszukaliśmy. On chyba jest do wejścia nawet, to jest chyba stara koparnia nawet. Druga część tego tutaj, od tej części. No i zostały nam te karty. Ale ja nie mam pojęcia, gdzie te karty mogą być. One mogą być wszędzie i to jest takie szukanie igły stogu siana po prostu. A ja bym pojechał na ten obóz tutaj jeszcze raz, zobaczę, czy ta karta się nie zespełniła jeszcze. Bo może być tak, że ja ją miałem, podniosłem, ale zrestowałem grę i ona się zepsuła i straciłem tą kartę. A ta karta do czegoś była, a każdy budynek, który wchodziłem, to ta karta nie pasowała, do szkoły chyba, nie, do szkoły nie pasowała, bo była w szkole. Więc do czegoś ta karta tam miała być, ale do niczego mi nie pasowała. Nie wiem, która to karta będzie w tym modelu, może to będzie ta karta, która tu się podnosi w tym miejscu obok naszej bazy. A jak nie, no to nie wiem, to zostaje nam tylko zrobienie jeszcze farmy, samowystarczalność. No i na obecną chwilę, obecny build. Zrobiliśmy wszystko, co możemy zrobić. Aha, no jeszcze oczywiście tego bossa mini możemy pokładać, znaczy mini, no bossika w tunelu, tego co tam napieprza. Ale no to nie wiem jak, bo w sumie wyrzutnia by się jakaś przydała chyba na niego. Albo nie wiem, no to trzeba będzie wykombinować. Tak czy siak, pójdziemy sobie na ten tunel tutaj, zobaczyć co jest. Ten tylko na początku zobaczmy, co traderzy mają dla nas do zaoferowania, bo my trochę tego śmietnika mamy. Oczywiście mamy jeszcze tutaj kilka slotów zwolnienia z plecaka. Ale to tam na spokojnie, nie? To tam się już nie śpieszy. Cholera, tu jest naprawdę śmietnik. Ja pierniczę, aż mi się nie chce tego układać. Najgorsze to jest układanie tego wszystkiego. Weź zjedz to jabłko może. Jeden slot mniej. Jeden musi się zastanawiać. Napij się tego od razu. Też już będzie chociaż jeden slot więcej z głowy. No i przydałoby się w sumie jeszcze możesz batonika zjeść. Nawet możesz jeszcze jednego zjeść. Ale chrupie. No i na jedzenie. I teraz tak, żywność zostawiamy na 100%, fajeczki na handel. Lockpiki wydaje mi się, że również polecą na handel. To zostawiamy. A, farby. Dobra, menelu traderowy. Mam do ciebie trochę dealu. Alkohol możemy sprzedawać, już nie potrzebuję go aż tyle. Coś jeszcze mamy takiego w sumie, co możemy upieprzyć. Wild zostawię, bo ja nie wiem, są jakieś strefy, gdzie promieniowanie jakieś tam jest, ale ja w życiu nie widziałem takiej strefy jeszcze, więc ciężko stwierdzić. Dobra, to tyle tylko od niego. I tutaj mamy tradera z materiałami. On ma baterię. O. O, ciebie baterię kupił. I to bym na przykład chciał kupić. Masz woda, faja. Ale te bandaże mógłbym trochę posprzedawać, bo ich mamy dużo. Z dwa. Tu bym ci mógł sprzedać oczywiście lockpiki, które nic nie są warte. Farby są coś warte, więc warto walczyć na handel nawet. Kurde. Nici z tego będą chyba. Dobra, deal. Deal. Więc mamy chociaż część rzeczy. Mamy dwa skrapy, mamy trochę tych skrapów. Ile z amunicji by mi dało na przykład? Mamy trochę tej amunicji, nie? Gdzie ile za karbaterii na przykład bym dostał? Za to mogę wziąć na handel, detergenty mogę wziąć na handel. O! Seekerów mogę wziąć przy sztogów, no jeszcze te kleszcze ich. To możemy na handel wziąć.
Tutaj skąpi to. Coś jeszcze stąd? Woda oczywiście kolejna. Filtry zostawiamy, tak jak powiedziałem, bo nie mam pojęcia, czy one nam się przydadzą. I to tyle. Dobra, pójdźmy zobaczyć, co ten ma na handel jeszcze. Ziomek. Gdzie on był? A właśnie, te questy mieliśmy zobaczyć. No nie, nie mogę. Oczy ci świecą. Nie można przejść. A może u tych traderów się bierze te questy? No nie widzę, żebym brał te questy gdzieś. No chyba nie, to chyba jeszcze nie ma tego. Bo tam czytałem w patch notesach, że mają być ten handel, nie? Sól bym tego chciał od ciebie na przykład. Sól bym od ciebie chciał, wiesz? Sól bym od ciebie chciał i bym ci mu dać na przykład to i wódę. I nie, czekaj, nie buty, to. I amunicja coś tam jest warta. Nie, sykera ci nie dam. Akumulator jest dużo warty, widzę. Tekenty ci mogę dać. Tego ci nie dam. Tego ci też nie dam. No dobra, masz amunicję. Steel. Ruchałeś mnie jak ta lala, ale niech będzie. Jeszcze był jakiś trader. Tam są ten mechanicy. Tu gdzieś był ten trader, o właśnie. I ty masz nawozy. Ale ja nawozów nie potrzebuję. Co to jest? Potato? Karot. Kurde, wziąłbym to. Picker Claw. No nie, no byku, kuźwa, no bez przesady. Ile ty sobie życzysz za to? Czyli z uja spadł za zaproszeniem. No nie, no tych części też ci nie dam. Kawę ci mogę dać, bo tak jak nie używam jej. Dobra. Nasiona wezmę, wiecie czego? Bo te nasiona nam się przydadzą. Nasiona nam się przydadzą. To się zwróci. Dobra, to chyba tyle stąd. Wracajmy do bazy. Wyładujemy to dzisiaj. Więc dzisiaj odcinek będzie taki bardziej ten i spróbujemy ogarnąć tą farmę. Jeszcze na szybko, zobaczymy jak ona... Oho, zawiesiłem się? Nie, jeszcze. I w następnym odcinku ruszymy sobie na ten tunel zawalony tam, ten i zobaczymy co tam jest. A tymczasem po prostu jedźmy do domu. Wiecie co? Pojedziemy jeszcze do checkpointu. Zajedziemy jeszcze do checkpointu sobie. Ogarniemy tą kartę, czy ona tam się respi dalej. Wydaje mi się, że ta karta otwiera więcej niż nam się wydaje. Tu zombiaków chyba nie było, nie? W środku był zombiak chyba tylko. Ona się respiła tu. Patrzcie, i ona jest dalej. Mi się wydaje, że tą kartą to ja mogę otworzyć te przejście. Bo ona tu się tak buguje gra. To teraz pytanie, czy my mamy jakieś paliwo? Mamy, dobra, mamy. Obawiałem się, że nie ma w ogóle paliwa już. Tu jeszcze jest. I teraz tak, weź mi tutaj dolej. Styknie. Weź to po... Weź to do ręczki, znaczy do rączki, weź to do plecaka. Ile tam zostało paliwa? Co?
Miałem 32, zatankowałem troszeczkę już 2%. Co jest? To jest skamowane jakieś. 14 litrów mi czy 12 zeżarło? Posrało was? No patrzcie, widzicie? Aha! A, bo one się same otwierają, dobra, widzicie? I tu jest, i plecaczek. Cały czas mogliśmy to otworzyć, nie? 3 sloty nam zostały tylko jeszcze. Ja pierniczę. Tak coś sądziłem, że tą kartę, ona się zbagowała. Ja wcześniej mogłem tworzyć, tylko coś było nie tak. To nie bierzemy. Ile tu jest rzeczy jeszcze? Ja pierniczę. Ło! Semi-auto shotgun jeszcze. Pani, panowie. Nie miałem bo wcześniej semi, nie? I leczonko. A ja jestem przekonany, że ja na początku gry, gdy zaczynaliśmy i ja klikałem to i nie mogłem tutaj wejść, nie? Jakimś cudem. Masakra. A, jeszcze hełm jest, no tak. No panie! To ja rozumiem. I tu jeszcze chyba jest. No patrzcie, można otworzyć. Nie wiem, czemu wcześniej nie chciało mi triggerować tego. Dobra. Jestem ciekaw, czy to jest. Do szkoły pasuje. Kuźwa, znaczy do szkoły, do hotelu. Jestem ciekaw, czy to jest to. Czy to również będzie pasować. Equipment jaki mam? Pokaż mi mój gear. Jeszcze ujdzie. I to odkładamy. To możesz odłożyć. I to możesz odłożyć. Ogólnie z barela trzeba będzie wyciągnąć amunicję. Bo no teraz będziemy automatycznie używać jednak. Czy semi-auto. To nie jest automatyczna aż taka. G17. Amunicja. Slack. I woda. Ja mam miejsce jeszcze jakieś? Mam. Jeszcze mam sporo. Możemy tu podkładać te rzeczy. Mołotow. Aha, to muszę odłożyć ogólnie. Tylko tak nie odkładam, bo ja to zawsze biorę ze sobą na wyprawy. Sami wiecie nawet jak to jest. Więc to możemy odłożyć. To się nie stakuje. To jest największy błąd, że to się nie stakuje. Akumulator. Nie wiem, czy go nosiłem ze sobą. I to żarcie jeszcze możesz odłożyć. Nawet to możesz zjeść. Bo te batony tak gówno odnawiają, więc tylko slota zajmują. Dobra. Szkoda, że jest cały czas z włączoną latarką chodzę, nie? I wastuję prąd. Syringe! Czego jest syringe? Tapka. Kolejna apteczka i filtr. Kurde, miałem nadzieję, że jakaś wyrzutnia rakiet będzie, czy coś. A tu nic. Było coś tu jeszcze zamknięte? Było to, to. No tyle, nie? Z tych zamkniętych. Dobra, ogarnąłem wszystko. Ogólnie zapisuję teraz na bieżąco. Wiecie, co się stało? Oczywiście, jak wyłączyłem prąd, no to grę skraszowało. Nic nowego, standardowo, więc musiałem nadrobić. Tak czy siak zapisałem teraz wszystko. Wracamy do bazy, czyli tu skończyliśmy. Tu mamy skończone. I ja tą kartę spróbowałbym uderzyć na ten hotel. Tylko te zębiaki znowu będą. Zresztą ten gruby, trzeba będzie się pozbyć go. Może ten tunel zrobimy na razie. Pójdziemy na ten tunel. Tą kopalnię zawaloną tam. Tą zamkniętą bardziej niż zawaloną. Gdzie tu potem zjazd? A tu. Nie, to nie był ten zjazd. A tu jest, dobra. No, pójdziemy na ten tunel. A to już w kolejnym odcinku zrobimy.
i sprawdzimy, czy tam coś jest ciekawego, czy tam w ogóle da się wejść, bo my nie sprawdzaliśmy tego zbytnio, a tam może być, mogą być fajne rzeczy ogólnie, nie? Dobra, wypakujmy tutaj te rzeczy nasze i w kolejnym odcinku trzeba będzie tą farmę w końcu ogarnąć. Może się uda, ale to zobaczymy. Tak czy siak, trochę tego tu jest. Te rzeczy możemy już do garażu dorzucić. Nie ma jak tak butlami gazowymi rzucać. Wiecie co? Ja to przeładuję, wszystko wezmę sobie tu, żeby z tym nie latać. Ogarnę sobie to i będziemy pewnie jakoś to mieli z głowy. A tu trochę tego jest. Na przykład tej apteczek trochę nazbieraliśmy. Kurde, ale to jest bardzo fajny widok, jak mamy już praktycznie cały plecak, nie? Tylko 3 sloty zostały zablokowane i będziemy mieć już full, zajebiste. A, no i dzięki za podpowiedź z tą lodówką, że tu trzeba mieć tam dodatkowy agregat, więc lodówka jest bezużyteczna dla mnie obecnie, bo zbytnio... W sumie mógłbym zbudować ten agregat osobny, tylko kurde, no nie po to... Nie po to ten jest z tyłu, nie? To szkoda. On i tak chyba już nie chodzi nawet. Zaraz zobaczymy. To jest właśnie najgorsze, że ja specjalnie sobie tą lodówkę zrobiłem, żeby ona chodziła, agregat jest darmowy, a ja muszę kolejne robić. To jest bullshit totalny. Chodźcie alkoholu ile mamy. To sakra jakaś. Dobra. Tych apteczek też mamy sporo. No to pochowałem je gdzieś, o tutaj, patrzcie. Te apteczki byśmy mogli wziąć jedną, z tymi bandażami. One nam się przydadzą cholernie. Dobra, to odkładamy i wódę odkładamy. Mamy taki zapas żarcia, że już do końca serii nam dostarczy, nie? Nie sądzę, żeby nam zabrakło w jakimś stopniu tego żarcia, serio. A, prąd wywaliło, nie ma. Zżera ten prąd jak powalony. O, dobra, to bo ja wziąłem, nie? Git. I jeszcze musimy załadować tutaj coś jeszcze z broni? Nie, resztę bierzemy. Aha, hełm, ale hełm wezmę ze sobą i pancerz również wezmę ze sobą. Więc tutaj wszystko. Jeśli chodzi o amunicję, to mamy tak, te strzały kolejne. Nie wiem po co te strzały zbieram, poniekąd i tak z nich nie strzelam. Granaty, może bym te granaty wziął ze sobą? Wezmę te granaty ze sobą, wiecie? Bo się obawiam, że one mi się przydadzą jednak. Może być taka sytuacja, że one mi się przydadzą, te granaty tam na tej kopalni. Bo my nie wiemy, co tam jest totalnie. Ja tam się obawiam, że to może być bosik jakiś. I ja bym wziął więcej ammo w ogóle do tego, nie? Do pompki. Wszystko bym wziął nawet. No, wezmę tak, wezmę tyle amunicji do pompy. Możemy sobie na to pozwolić, bo mamy bardzo, bardzo tu dużo amunicji. Mamy w cholerę amunicji. Aha, jeszcze granaty mógł wziąć, nie? Mamy w cholerę ogólnie amunicji do tego, do wyrzutni rakiet, ale wyrzutni rakiet nie mamy, nie? Dosłownie nie mamy, więc z tym jest też problem. Tu mamy te mody. Ale tutaj nic nie wkładamy. Dobra, wypakujmy się, ogarniemy i zobaczymy, jak to będzie. No i ostatnie rzeczy już transportuję. Trochę tego, w ogóle ten miotacz ognia kolejny znaleźliśmy, więc też jest spoko, nie? Chyba się jakieś światełko przydało, nie? W tym miejscu. Dobra, to jest to. Granatko, kolejny miotacz ognia. Nie, to chciałem zabrać. Kurde, to zamykanie szafy też musi poprawić twórca. Bo też jest głupie. Wziąłem te rzeczy zapasowe, bo mówię, może być jakiś tam boss. Wolę być przygotowany. Cholera wiem, łuski też mamy trochę, więc tych łusek też byśmy mogli coś tam porobić później. To odkładamy i tutaj same już żarcie zostało tylko. Jezu, żarcie mamy tak dużo. Jak kiedyś było mało, to teraz mamy tak dużo, że na tej farmy nawet nie potrzebujemy przez jakiś czas. Patrzcie, ile tego jest.
Botony tutaj i tak dalej. Mnóstwo. Dosłownie mnóstwo tego żarcia jest. Do koloru do wyboru. Dobra, to i jeszcze mamy tu cukier. I to chyba tyle. Aha, jeszcze apteczkę odłożyć. Jedną apteczkę bierzemy ze sobą oczywiście. Młotek weźmiemy też, bo może coś trzeba będzie rozwalać. Maczetę weźmiemy. Łom bierzemy w razie W. Granaty mamy. Granaty mogę tutaj dawać na przykład pod slot? Nie. Jak się granaty? Po prostu pod G? A to jest fragment granata. O. A tu jest hand grenade. Dobra, to mamy dwa tylko granaty. Okej. To jest fragment. Okej. No to dla mnie to wygląda jakby tam cały był granat, ale okej. To mamy. Więc jesteśmy gotowi ogólnie do tego. Do podróży do tego tunelu. No, tutaj przyszykuję tylko oczywiście te rzeczy. Paliwko bierzemy, jeden gaz, żebyśmy mieli, wiecie, na miotacz ognia. Będziemy strzelać z tej automatycznej pompy, półautomatycznej. Bo mamy wciul ammo, a gaz bym zostawił sobie na jakieś bossy. Jezu, jak to położyłem. To wciśnij to tam. O, zajebiście. I jeszcze ta jedna szafeczka. Czekaj. Gdzie jest ostatnia szafka? A, tu jest. Jezu, się przestraszyłem, że ona zniknęła już. Dobra, i będziemy mieli wszystko, co chcemy. Tutaj, tu. Dajmy to tu. O. No i elegancko. F5, bo jak miałbym jeszcze raz to przenosić... Najgorsze jest to przenoszenie tego wszystkiego, nie? To bym nie wytrzymał. Więc jest git. Dobra, no to prześpimy się jeszcze tylko w bazie, a i w następnym odcinku, w następnym... W następnym dniu sobie ruszymy już. Aha, czekajcie, zanim ruszymy, bo jeszcze musimy to pochować. Jeszcze bym zobaczył jedną rzecz. Z tą farmą. Bo mnie to ciekawość zeżre. Gdzie jest drugi? Jeszcze te opony tam zostały w przyczepie, ale nie chcę mi się ich wyciągać. Tutaj już się skóra skończyła suszyć. Po jednej mamy 41. Ona się psuje. O Boże, ona się psuje ta skóra. Co ja mogę z tej skóry zrobić? Ten generator będzie musiał zrobić, tak? Ja pierniczę, muszę robić specjalnie generator. Inny, żeby działała lodówka, to jest taki bullshit. Oh my god. Co my możemy zrobić z tej skóry? Co ja chciałem z tej skóry robić? Bo ja w sumie nie pamiętam. Dlaczego skóra jest? Jeśli chodzi o chicken, o kurczaki, to nie wiem, czy będę je robił. Bo to trzeba pilnować. Farmy na pewno zrobię, ale kurczaki to nie wiem, czy mi są potrzebne. Dlaczego była skóra? Ona mi się zepsuje przecież, nie? Czemu w ogóle suszona skóra? Ona się psuje. What the fuck? Co za bullshit jest? Nie rozumiem czegoś takiego. To jest bez sensu totalnie, że się psuje skóra wysuszona. Aż tutaj odleciała ta jedna. Dobra, wali się skóry szczerze. Łopata. Łopata. I na przykład jakbym chciał gdzieś tutaj posadzić, nie? Na zewnątrz.
Dobra, ciul z tym, bo my i tak będziemy... My nie będziemy tego robić tak, tylko my będziemy po prostu te doniczki, które są tutaj. O, właśnie. Ja wiem, co tutaj gdzieś przy murze damy. O. Tu, tą jedną. Cyk. Jezu, ta przyczepka to jest... O mój Boże, ona tak dużo daje. Cyk. Ja posadziłbym tylko kilka na razie. Sprawdziłbym, jak to działa ogólnie, tylko... A, czekaj. A ja z tym nic nie mogę robić? Nie gadaj, że to nie jest do sadzenia nic. To nie działa. Czekaj, nie, nie, no musi działać. Czekaj. Nie gadaj, że to nie działa, że to nie jest to. Nie wiem, wezmę ten nawóz. No nie, czy to na marne przywoziłem? Aaaa! Kurde! Soil sack. Skąd ja mam wziąć tego soila? Skąd to się bierze? Z czego to się robi? Ja nie wiem, z czego to się robi. To się krafci, czy to się nie krafci? I co ja mam z tym zrobić? Z tym nie zrobię, tak? O, a nie, czekaj. O, teraz się pojawiło. Czekaj, jest zbugowane po prostu. Aha, dobra. Can't plant here. Znaczy tak to działa. Ja muszę do ręki to wziąć. Ty, czekaj. Miałem więcej tego. A, no spoko, zniknęło mi. No spoko, zniknęła mi ta oczywiście. Co mi zniknęło? Ziemniak mi zniknął. A nie, dobra, tutaj mam. Jezu, jestem kurwa głupi. Mi nie zniknęło. Mózg mi zniknął co najwyżej. Czekaj, to co to jest? Karot. No i to rośnie, nie? A jakbym chciał zrobić tą większą, to potrzebuję... To jest pewnie... tracę zasoby, nie? Ale tak dla testów. Okej. A nie zużyło mi w ogóle. Ty, no i posadziłem. A mogę to nawodzić jakoś? Harvest. Nie ma co harwestować. To rolnictwo chyba jest jeszcze takie buget, mi się wydaje, troszeczkę. W ogóle czemu mi tego nie zużyło? Co tu się dzieje w ogóle? Jeszcze te rośliny mogą zgnić na przykład.
Pewnie mogą. Dobra, tak, bucyk. O, żeby to ładnie wyglądało, nie? Teraz tak. Weźmiemy tylko na próbę, to jest woda oczywiście moja. Nie, nie, dobra, za dużo wziąłeś. Nie pierdziel. Nie pierdziel, że woda mi się zmieniła, że wlałem swoją wodę z powrotem do... O, ja pierniczę. Aha, już jest safe. Dobra, ta gra jest naprawdę zbugowana. Ile tej wody zużyło? Dużo. Będę musiał zbiornik nie tej złej wody ogólnie ogarnąć. Tutaj wykorzystuję pitną wodę. Ale chciałem po prostu przeeksperymentować, jak to wygląda, nie? No i to podlane jest, dobra. Gdzie przetwarza jeszcze? Nie to, że wody miałbym mało, bo tej wody jest ciul. Dobra, to tyle. Tyle. W następnym odcinku lecimy na tego, lecimy na ten tunel, zobaczymy co tam jest. A to niech sobie rośnie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym. Hej!